nowy dom, nowe trzy szybowe okna i jest problem. Problem polega na tym, że z jednego okna trochę wieje tu przy uszczelce. Tak nie może być. Przytykam tutaj sobie rękę i czuję taki wiaterek. I on nie idzie tu, tylko między ramą a oknem idzie. I problemem jest ten ziomalek. Ja wiem, że tymi ziomalami można się odsunąć na maksa. I wszystkie cztery, jakie tutaj są na tym oknie, odsunąłem, ale to jest jeszcze za mało. Jeszcze brakuje z 2 mm. I jakie macie na to pomysły, żeby to przerobić? Bo myślałem, żeby tutaj coś wkleić takiego, co ma 2 mm. Albo dokupić po prostu takie coś, co jest trochę inne niż to. Grubsze znaczy. Albo tu to przerobię, albo kupię. No, jak byście to rozwiązali? Ja nie chcę, żeby mi tam wiało. Wolę te zimne powietrze z innego miejsca pobrać. Na przykład z piwnicy. To wtedy wysuszy mi piwnicę. I one będzie nie takie zimne, tylko takie już trochę cieplejsze. Tam nie chcę zimnego powietrza. Uprzedzę tylko takie pytania, że uszczelka w tym oknie jest nowa i nie widać, żeby była uszkodzona. One tak jakby się lekko wygięło i coś by musiało bardziej tym właśnie dociągnąć. Ta rama się trochę wygięła czy coś. Znaczy nie widać, że to jest krzywe nawet na poziomicy. Ale tam z 2 mm właśnie brakuje i myślę, że to się coś wygięło. No bo nie wiem dlaczego tak jest, że wszystkie okna są ok, a to jedno no nie jest. Napiszcie mi w komentarzu, ale tym razem tylko ci, co naprawdę wiedzą, o co chodzi. Nie śmieszkujmy pod tym filmem. Pod kolejnymi będziemy się śmieszkować. A teraz tak bym chciał wiedzieć, jak to zrobić. Teraz tylko poczekać na żonę Anię, poszła sobie gdzieś na zakupy i wracam do regulacji tych okien, bo już mi pisaliście ciekawe komentarze na poprzednim filmie, że tam są jakieś imbusy i mogę to wyregulować, że nie muszę wymieniać zawiaska. Udany dzień dzisiaj w Ciucholandzie znalazłem z metką. Lubię takie akcje. Nówka. Fajna. 20 zł. Czuję, że to będzie piękny dzień, bo się tak pięknie rozpoczął. Dziękuję bardzo. Tam faktycznie jest regulacja i już Wam pokazuję. Tu od góry imbus numer 4 i wtedy okno idzie góra-dół i to nie o to u mnie chodziło. U mnie chodziło o regulację tego ziomalka. Trzeba otworzyć drzwi i wtedy regulować. I tutaj jest, wtedy w prawo i w lewo one idą. I uszczelka mi nie dotykała za bardzo tej futryny, bo te drzwi były za bardzo odsunięte. Teraz są w tą stronę i jest ok. Tylko uważajcie na te zatyczki, bo one strasznie pękają. Cała mi tutaj pękła. No ale na szczęście wpadłem na pomysł, żeby ją na tamtą stronę okna dać. Wtedy pękniecie od środka i tą zamienię i będzie dobrze. Zauważyłem też, że tu nie ma kawałka uszczelki. Ha, może tędy dmuchało. Dobra, uzupełnimy to. No i przestało wiać. Jakby wam wiało z któregoś okna, sprawdzajcie sobie tak rączką. Nie ma wiać. Ani pod parapetem nie ma wiać. Ani przy uszczelce. Naprawiajcie. Po co przepłacać później za pelet?